Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Torgi Ren DevOpsuje. Dzisiaj opowiemy sobie o najpopularniejszych urządzeniach specjalnych obsługiwanych przez jądro Linuxowe. Zapraszam. Ok, więc. Wszystkie obsługiwane urządzenia przez jądro są opisane w dokumentacji jądra w pliku devices txt. Tu jest podział na majory, typy i minory. Więcej o tym było opowiedziane w odcinku o Dockerze, do którego odsyłam. My tutaj się skupimy dzisiaj na 4-5 najpopularniejszych. Czyli dev null, dev zero, dev full, dev random i u random. Ok, więc tak. Chyba najpopularniejszym i najczęściej używanym jest dev null. Jest to urządzenie puste, gdzie odczyt z niego nie zwróci nam żadnych danych. Natomiast zapis spowoduje, że dane zostaną porzucone. Czyli na przykład poszło do devnulla. Gdzie jest to używane? Najczęstszym przypadkiem użycia jest właśnie chęć pozbycia się wyniku z ekranu. Czyli na przykład właśnie takie przekierowanie wyjścia do devnulla, aby nic nam się na ekran nie wypisało. Ok, bardzo proste urządzenie, więc myślę, że tu nie ma nic więcej do dodania. Kolejnym urządzeniem, które jest często używane, jest dev zero. Dev zero, jak sama nazwa wskazuje, zwraca zera, czyli zapis do niego nie powoduje nic, natomiast odczyt zwraca same zera. Gdzie jest to wykorzystywane? Najczęstszym przypadkiem użycia jest chęć zaalokowania pliku, bo w przeciwieństwie do truncate'a, gdzie plik jest tylko tworzony bez alokacji przestrzeni dla niego, zero może być właśnie użyte jako sposób na wypełnienie pliku z zerami. Nawet do stworzenia plików image dla innych maszyn wirtualnych bądź w innych celach. Czyli na przykład dd dev zero of plik zero bs 1 kilo count 100 kilo. I stworzyliśmy plik 100 megowy. Jest plik 0. Ok, to by było na tyle, jak chodzi o dev 0. Kolejnymi dwoma urządzeniami, które są bardzo często używane, jest dev random i dev urandom. Mój błąd. Dev random i dev urandom. Oba zwracają losowe dane z puli entropii w jądrze, jednak różnią się tym, że dev random zwraca wartości prawdziwie losowe, natomiast dev urandom może zwrócić wartości pseudolosowe. Kiedy jest to ważne? Gdy potrzebujemy danych do różnych zastosowań security, zawsze używamy dev random, natomiast dla większości aplikacji dev urandom jest wystarczające, aby wygenerować losowe dane. Tylko pytanie, czemu by zawsze nie używać dev random? Dlatego, że jako iż jądro dba o to, aby te wartości były zawsze losowe, w
przypadku, gdy wyczerpiemy pulę entropii, dev random zablokuje wyjście w oczekiwaniu na nowe dane losowe, co może spowodować, że aplikacja się zawiesi w oczekiwaniu na dane. Natomiast przy dev random ten problem nie występuje. Rozmiar aktualnej, znaczy wypełnienie aktualne puli entropii można znaleźć w proc.sys kernel random entropy avail. O, 3000. I to tutaj nie pamiętam, ale to są chyba wyliczone w bitach, jak się nie mylę, a nie w bajtach. To było właśnie to, że to było jakoś inaczej liczone. Okej, okay. To odczytajmy sobie coś z dev random. Odczytaliśmy 64 bajty z dev random, z dev urandom. I teraz tak, ponieważ dev random jest blokujący, istnieje coś jak RNGD, czyli Random Number Generator Daemon, który potrafi generować dane dla dev random, aby ich tam nie brakło, i używa do tego wspomagania sprzętowego generatora, jeśli taki posiadamy. W przypadku, gdybyśmy go nie mieli, a w wielu systemach go nie ma domyślnie, przy próbie odczytu z dev random odczytamy wartości i wyjście się blokuje w oczekiwaniu, aż się wypełni bufor. W przypadku, gdybyśmy włączyli Random Number Generator Daemon, te dane są wciąż generowane. Ok. To chyba tyle, jeśli chodzi o random. Bardzo proste urządzenie, żadnej filozofii. I ostatnim urządzeniem, o którym sobie powiem, jest DevFull. Znów, jak sama nazwa wskazuje, jest to urządzenie pełne. Czyli przy odczycie nic nie zwraca, a przy zapisie zwraca wartość, zwraca błąd, jak się nie mylę. Tak. Error no space. Jest on zwracany, gdy volumen jest pełny. Czyli gdybyśmy chcieli zapisać coś do pliku devfull, otrzymałem błąd, że no space left on device. To urządzenie jest najczęściej wykorzystywane przy pisaniu aplikacji i testowaniu obsługi błędów w przypadku właśnie zapisu na pełne urządzenie. Ok, to by było na tyle z urządzeń, o których chciałem opowiedzieć. Jako bonus możemy sobie usunąć jedno urządzenie i zacząć jak je odtworzyć. Weźmy na przykład sobie DevNull. Już tutaj wiem, że jak się loguję po lokalhoście, mam permission denied, a jeśli usuniemy DevNull, to SSH wyrzuca błąd, że can't open dev null. Jak to naprawić? Aby odtworzyć to urządzenie, użyjemy procedowania mknode, które tworzy właśnie takie specjalne urządzenia. Podajemy mu ścieżkę pliku, który chcemy utworzyć, a następnie typ, czy blokowe, czy znakowe, major i minor. I tutaj się posłużymy dokumentacją. DevNull ma major 1, urządzenie znakowe i minor 3. To tak też mu zróbmy. Urządzenie znakowe, major, minor. I teraz logując się po lokalhoście, już nam działa. Czyli utworzyliśmy urządzenie DevNull właśnie poprzez mknode. Jest to też przydatne, gdy nam się zdarzy usunąć
jakiś plik niepotrzebnie i później jest problem, jak to otworzyć. Jednym polecieniem i wystarczy. Ok, myślę, że to by było na tyle. Dzięki. Cześć.